I chcę państwa też poinformować, bo macie jakąś obsesję na punkcie ojca Tadeusza Rydzyka. No, rozumiem wasze problemy emocjonalne. Może należałoby udać się do specjalistów, żeby oni się, tak powiem, wypowiedzieli na temat tych waszych problemów. Więc spokojnie również państwa poinformuję, że tenże miecz, który tak bardzo was zainteresował, no bo jak rozumiem, szukacie każdego sposobu, żeby zaistnieć w przestrzeni publicznej, nie mając żadnego pomysłu, żadnego programu, żadnej propozycji dla Polaków. Próbujecie czepiać się każdej sprawy, która wam się wydaje, że może wam pozwolić przez chwilę uzyskać paliwo do tego, żeby znowu rozpętywać jakieś głupie kampanie medialne. Otóż